Widać, frekwencja dopisała. Dzisiejsza prelekcja będzie dotyczyła problematyki żywienia pyszczaków z Malawi w warunkach akwariowych. Jesteśmy przede wszystkim we własnym gronie, bo bez tego nie będę się zacinał. Chciałbym się skupić na kilku podstawowych rzeczach. Tematyka jest bardzo, bardzo obszerna. Nie ma możliwości, żeby omówić to wszystko. Natomiast jest to również sprawa bardzo istotna. Błędy żywieniowe wywołują skutki często i gęsto opłakane. Najmniej bolesny jest sytuacja, kiedy tak naprawdę ryby są opuszczone. W tym momencie jedynie możemy się spodziewać zaburzeń przy rozmnażaniu. Między innymi powodują to opuszczone jajniki. Natomiast o wiele gorszą konsekwencją jest to, że ryby często i gęsto zaczynają chorować. Przede wszystkim na wloach. To jest najbardziej dramatyczne jako skutek błędnego karmienia. Powiedzmy sobie szczerze, że prawie każdy akwarysta spotkał się z sytuacją, gdy musiał po wloach leczyć. Nie jest to choroba śmiertelna, jeżeli jest chore dostrzeżona. Natomiast na pewno nie jest naszym dążeniem to, abyśmy wloach leczyli, ale to, abyśmy go unikali. Ze względu na to staram się doradzać to, żeby uważać jednak na dietę i komponować tą dietę w ten sposób, aby rybom nie zaszkodzić. Oczywiście kwestią wizualną i estetyczną jest to, czy ktoś lubi ryby bardziej przytuszy, czy mniej przytuszy. Natomiast gdy idzie to już w kierunku takim, że ta tusza zaczyna przypominać rubensowskie kształty, możemy zacząć się bać, coś jest nie tak, musimy dietę zmieniać i musimy masę ryby redukować. Zbyt długie odpuszczanie ryby powoduje nieodwracalne zmiany. Chyba każdy z nas widział takie ryby bojki przypominające pyszki, które ciągle były pyszczakami, mogliśmy to poznać, te pysko, natomiast chyba tylko to stanowiło, że były podobne z pyskami i kolorystyki do ryb, które mamy w swoich akwariach. Najistotniejsze w sumie jest ogromną rolę poznawczą odgrywa to, jaką dietę ma ryba w jeziorze. Można powiedzieć, kuszące jest to, że a w sumie akwarium, a jezioro to zupełnie dwie inne rzeczy i nie powinniśmy się przejmować tym, co ryba w jeziorze robi, zwłaszcza, że często i gęsto w naszych akwariach pływają ryby FXX. Jednakże pomimo bardzo dużej elastyczności tych ryb, warto się temu przyjrzeć. Problemami są takie rzeczy, które nam troszeczkę to wszystko zaburzają, takie jak to, że badania są niepewne. Mimo wszystko mamy bardzo mało źródeł pisanych, które by opisywały nam jednoznacznie jakieś gatunki. Istnieją gatunki dobrze poznane, istnieją gatunki takie, które nawet nie miały badanej treści żołądka, ponieważ nie było takiej okazji, bo bądź ryby były zbyt wartościowe dla ich reprodukcji i puszczenia na rynek, bądź też ryby po prostu były takimi, które były nienajedzone i miały pusty żołądek. Więc są sprzeczne opisy różnych autorów. Andreas Strejna opisze to inaczej, jak Kenicki opisze to inaczej. Może już pojawi się pewnego rodzaju sprzeczność. Następnym problemem jest zmiana opisu konkretnego gatunku. Takim typowym przykładem tego jest Cynotylapia afra, która uchodziła przez bardzo długi okres czasu, zresztą sam propagowałem tą wiedzę, jako typowy planktonożerca, więc chyba w pewnym sensie zbliżona do copatichromisów, które są rybami, jakby nie patrzył, planktonożernymi. W chwili obecnej zupełnie uległo to rewizji. Ta ryba tak naprawdę spożywa więcej fitoplanktonu niż planktonu zwierzęcego i w tym momencie staje się rybą jak najbardziej wszystkożerną, dokładając jeszcze do tego sytuację, która występuje, gdy samiec dominujący zajmuje swój rewir i żywi się wtedy tylko i wyłącznie peryfitonem, ponieważ na nic innego nie ma czasu.
tak naprawdę ryba w dużej mierze staje się rybą wszystkożerną, która jest bardzo elastyczna pod względem żywieniowym i wcale nie musi być z tymi naszymi przysłowiowymi jelołami, czy znowu się świetnie nadawać do ryb mięsożernych, choć się nadaje, bo znajduje się gdzieś w połowie drogi. Następną wątpliwością, która może się rodzić, jest elastyczność puszcza. Tak naprawdę nic z nas nie wie wszystkiego o jeziorze Malawi. Nie ma takiego badacza, pomimo kilku tysięcy godzin etatownictwa pod wodą, który mógłby powiedzieć, że widział wszystkie populacje danego gatunku. Są takie oczywiście gatunki, które mają jedną populację, więc z siłą rzeczy już była ta populacja dobrze zbadana. Natomiast nawet takie labirynty, które w jednym miejscu jeziora spożywają bezkręgowce, ubywane z peryfitonu, a w drugim jedzą ślimaki, zęby gardłowe, tak naprawdę pozwalają temu gatunkowi rozgniatać jakby muszę delikatnych ślimaków. Całkowicie zmienia jakby menu jezior. Nie ma to praktycznie większej roli, gdyż jest to, można powiedzieć, mięsożerny pyszczak i to jest mięsożerny pyszczak. Ale to jest tylko jeden z przykładów. Autor może błędnie zdiagnozować to, nurkując, tak naprawdę nurkuje jakiś określony czas. A trzeba przyznać, że obserwowanie jednej populacji jest relatywnie krótkie. Można dopełnić wiedzę poprzez hodowle profesjonalne, nawet przyjeziorne działanie, można zbadać zawartość żołądka, można zbadać osępienie, jednakże nie wszystkie gatunki tak mają. Niektóre gatunki, choćby nawet popularne są, bardzo szybko wdarły się do naszych zbiorników, na całym świecie, kiedy tak naprawdę mówiąc, całkiem niedawno, w 1989 roku. Więc droga, no marsz triumfalny tego gatunku jest niesamowity. Nie było czasu na badanie tej ryby aż tak dokładnie. Teraz wiemy o niej wiele więcej, natomiast na początku mogliśmy mierzyć błędy. Badanie na zawartość żołądka też jest zaburzone. Ostatnio czytałem artykuł, w którym Edwinix wyraźnie powiedział, że nie wie, co ta ryba spożywa, domyśla się, co ona spożywa. To jest 5 gatunków, które jakby poświęcił dla tego celu, miał po prostu puste żołądko. W przypadku kiedy znajdują się ryby w rannych godzinach, w niektórych przypadkach, ona zupełnie z inną zawartość żołądka niż wieczornych. Także nie każdy gatunek jest prawdziwy i możemy się spodziewać tego typu rewizji, jak przykładowo w przypadku lawy, bardzo zresztą popularny. Tak jak mówię, problem zmiany diety występuje w różnych przypadkach. Jest to zmienna dieta w przypadku, kiedy mówimy o porze roku. Na przykład plankton występujący w ogromnych ilościach promowuje to, że ryba spożywa plankton. Hipotetyczna sytuacja. Płynie badacz, obojętnie nurek, profesjonalista, który wyłapuje te ryby. Rybie jest przeprowadzona sekcja, zawartość żołądka jest 100% planktonowa. W innej porze roku ta ryba w ogóle nie musi jeść planktonu, ponieważ tego planktonu nie ma, występuje sporadycznie, a ryzyko odpłynięcia i biotopu skalistego do uniesienia się w górę jest zbyt dużym ryzykiem, skoro tak pojedyncze sztuki planktonu nie zaspokoją jej potrzeb żywieniowych. W tym momencie płynnie ryba przechodzi na jedzenie peryfitonu czy osadów z dna piasku czystego. Może się to zmieniać w ciągu dnia, może to również są swoiste kataklizmy, które powodują, że ryba szybko zmienia. Ten pyszczak jest bardzo elastyczną rybą, potrafi się dostosowywać. Takim skrajnym przypadkiem dostosowania jest krabro, który tak de facto jest jedną z nielicznych ryb, najstarszych ryb, które przetrwały najprawdopodobniej kataklizm polegający na spadku poziomu wody o około 100 metrów. Odbyło się to bardzo dawno temu, natomiast krabro skrępował zęby, które pozwalają mu zarówno spożywać pasożyty ze skóry sumak, z którym żyje w pewnego rodzaju symbiozie. Natomiast z drugiej strony trzeba przyznać, że zachowuje możliwość skubania peryfitonu i wbrew temu, co się pojawia w tej informacji na forum, jest to chyba wszystkożerna i to jak najbardziej wszystkożerna. Świadczy o tym chociażby to, że jego przewód pokarmowy jest bardziej zbliżony do ryb roślinożernych niż ryb mięsożernych, co było podnoszone, że jako ryba, która spożywa ikrę swojemu jakby
partnerowi w symbiozie i pasuje do niego, powinna mieć dietę jednorodnie mięso, Przykładem takiej zmiany diety w ciągu dnia jest to, że niektóre gatunki pielęgniarek stosują pewnego rodzaju stary, mianowicie spożywają plony zielone. W rannych godzinach, kiedy jeszcze jest ciemno, wypoczęte po nocnym odpoczynku, mają wyższą kwasowość żołądka i w tym momencie to trawi. Natomiast już w godzinach późniejszych kwasowość żołądka spada i nie robią tego, nie trawią i pożywiają się planktonem. Pytanie naukowców było takie, po co to robią, jeżeli nie brakuje im planktonu, jeżeli robią porządku na planktonie. Prawdopodobnie jest to system startowy, bo pobudzając enzymy trawienne, pobudzając soki trawienne, ryba po prostu wchodzi tak w ten sposób w dzień, dzięki temu lepiej trawi. Następne badanie, zróżnicowany skład peryfitonów. Nie ma jednego peryfitonu. Są obszary peryfitonów, gdzie tak naprawdę występują swego rodzaju zielone łąki, w których nie znajdzie się nic poza zielonymi częściami. Natomiast stopień nasycenia enzymami jest jedną z badań, ponieważ w każdym rejonie może to być zupełnie inny. Wobec tego peryfitono rzepca, gdy powiemy o nim jeden raz, że jest to ryba roślinożerna, to może być to być nieprawdy. Innym razem możemy powiedzieć, że jest to ryba prawie mięsożerna, gdyż zawartość jaj, nawet w porze roku, larw jest dużo wyższa i o tym spożywa. Są oczywiście roślinożercy, ale o tym później, którzy wyspecjalizowali się w pobieraniu wyspecjalizowanej karmy plonów, towarów, bądź też ze skrobin bardzo przyświęconych po stawie. W przypadku takim możemy jeszcze powiedzieć o tym, że pojawiają się takie prozaiczne rzeczy jak błędy tłumaczenia, swego rodzaju maniera, którą ma ten chemik, gdyż on często następną część książki, która jest zamkniętą całością, traktuje jako swego rodzaju dopełnienie poprzedniej części. Tak jak jest naszą popularną, nazwane przez nas habitacie, w Trójce było to wielu. Było opisany jeden sposób żywienia, w następnej części on w ogóle do tego sposobu żywienia się odnosi, nie odnosi. Natomiast obserwował nową populację, która karmiona była, żywiła się zupełnie inaczej. W tym momencie następuje już zmiana, on nie wraca do tamtego, podaje nowe informacje, które całkowicie mylą, bo tak naprawdę już nie wiemy, czy on jadł to, co poprzednio było opisane, czy poza tym, co poprzednio wie, również to, co opisał teraz. Badania treści żołądkowej, badania zębów, długość przewodu pokarmowego są na pewno pomocne i w przypadku pisanych w sposób naukowy jest to dość miarodajne. Natomiast trzeba powiedzieć, że akurat badanie w przeciwieństwie do tanganiki nie jest czymś tak zróżnicowanym pod względem długości tego przewodu pokarmowego, gdyż poza nielicznymi gatunkami, które mają w przypadku pięciokrotność długości własnego ciała, większość gatunków mieści się pomiędzy jedną długością a bajką. Przykładowo ten bardzo roślinożerny Labeotropeus w tym momencie ma długość przewodu pokarmowego rzędu od 1,5 do 2,5, a powiedzmy ryby takie jak rybożerca ma trudnie 1, ale już ryba wszystkożerna dawno ma od 1,2 do 1,5 długości. Czyli powiedzmy krawę z dłuższym przewodem pokarmowym ma równy przewód pokarmowy długości Labeotropeus. To nie jest pewnego rodzaju wyznacznik, bo similis, protomera similis ma 3 kropki tej długości. I można powiedzieć, że już wtedy specjalizowanie o spożywach relatywnie wysokie. Oczywiście uzupełniają nasze wiedzę obserwacje w akwarium. Pojawił się spór między ludźmi, którzy się powołują na Freynata, wskazywali, że przykładowo to Tomela Staniolatus po Azulu Red, a to podmiany na odwrotnym górnie, to Tomela Staniolatus spożywa bezkręgowce. Ed Koenigs wyraźnie opisał nawet sposób pozyskiwania, przede wszystkim glony, które stanowią dla niego większą część karmy, którą spożywa jeziora. W bardzo szybkim czasie
moje obserwacje na moim gatunku, na moim chłopaku, potwierdzają badania takie miejsca, ponieważ skupią klony identycznie jak gdyby z grupy. Po prostu żerują na skałach i takiego zachowania nie mają na przykład zobatodonisy, które tak szczerze mówiąc są planktonożerne, zupełnie nie zbliżają się nawet do skał. Takie obserwacje mogą nam na pewno pomóc. Jakie są wady? Doświadczony akwarysta na pewno może odczuć, że tak naprawdę pyszczak jest zawsze głodny. Tak naprawdę jest. Każdy pyszczak jest zawsze głodny, wobec tego próba karmienia go na żądanie skończy się jakimś dramatem i zbliżeniem go do wyłowy. Natomiast jest to całkowicie błędne. Gdyż pyszczaki nauczone w naturze i zostało to w ich naturze w zbiornikach sztucznych muszą w krótkim czasie zdobyć karmę. Już mają mieć zawsze w niedomiarze. Choroba, którą ryba dostanie i jak wykreślimy już z diety pewnie jest składnik, czasami nie jest tak naprawdę winą pożywienia, stresu, może być winą czegokolwiek innego. Subtelne różnice, nasze obserwacje są opatrzone pewnego rodzaju ryzykiem związane jest właśnie z bardzo subtelnym. Podamy mrożonkę od sprzedawcy, który tak naprawdę źle ją przekonuje, jest ona kilkakrotnie rozdrażana. Uznamy, że te ryby jednak nie powinny spożywać karmy mięsa. Tryl, przykładowo, dość duży kawałek mięsa, podawany rybie pełnożernej, głównie akurat w loach. Pytanie, przypadek, prawda, pukając na zimne, oczywiście kryl wyeliminowałem z diety taki kryl, gdyż pochłaniając duże ilości zalegali tak naprawdę niezły kawałek przysłowiowego mięska, który obciąża uprawiany ryby. Jest to zupełnie różne, na przykład od szklarki czy akwarium. Takim typowym przykładem od niepolecanej karmy jest ochotą. Oczywiście większość ludzi uznaje, że ochota tak naprawdę jest zbyt pusta. Nie jest to prawda. Tak jak zbadałem, przeczytałem ilość tłuszczu w ochotce, to larwa komara, czarna larwa komara ma tylko 4%, ochota ma 2%, a ceniony cyklon ma 2-3%, czyli nie ma tu żadnej różnicy, gdybyśmy się przyczepili jałka. Białka ma 6,5%, a cyklon ma 10%. Także tak naprawdę to cyklon był bardziej treściwą karmą, czyli popularny orzech, a nie ochotę. Drugą teorią jest toksyczność. Natomiast ja próbowałem ochotę między innymi w początkowej fazie bardzo pewnego źródła, z własnej hodowli. Nie można mówić o wyrzuconej butelce kokoło, oleju czy czymkolwiek. Było to przeze mnie hodowane w pannie. Natomiast ja mam pewnego rodzaju teorię. Ochotka zazwyczaj pojawiała się w mojej wannie w momencie, kiedy zaniedbałem wodę. Woda robiła się twarda, bo mierzyłem pH. W tym momencie ochotka jest prawie samą wodą. Każde z tych stworzeń jest prawie samą wodą. Wchłaniając dużą ilość bardzo kwaśnej ochotki, ryba zakwasza swój przewód pokarmowy i powoduje przejście w stan inwazyjny pierwotniaków i kapelików powodujących zoa. Jest to oczywiście nie teoria naukowa, bo nie wiem, czy prowadzona badania, które można nazwać empirycznym. Natomiast wydaje mi się, że tak jest. Wydaje mi się, że tak jest, bo znając ludzi, którzy żyją ze sprzedaży mrożonek, oni zawsze będą dążyć do tego, żeby tego było dużo. Skoro dążą do tego, to będą albo preparować wodę w ten sposób, żeby była ona kwaśna, żeby było więcej tych larw, bądź też spowodują, łowią to w miejscach, gdzie tych larw jest naturalnie bardzo dużo. Wobec powyższego zawsze ochotka pozostaje ryzykowna, a każdy z nas może szukać rozpaczliwie jakiegoś rozwiązania dla tej teorii, gdyż to się sprawdza. Naprawdę po ochotce najczęściej ryby zapadają na wioła. Jest to opinia naprawdę nie tylko moja, ale bardzo dużej ilości osób. Tak jak powiedziałem, jeszcze jednym z przykładów
potwierdzenia, a raczej rozwiązania na pewnego rodzaju dylematu jest Astat Pilavia Karpitera, którą tak jakby Etken zweryfikował w ostatnim wydaniu, podając, tak naprawdę to ona na roślinach pożywia się ślimakami, a nie samymi roślinami. Nie wspomniał nic o roślinach. Myślę, że tu zadziałała właśnie ta maniera, bo moje własne obserwacje jednoznacznie potwierdziły fakt, że w ciągu tych tygodni straciłem, jaką wszystkie rośliny, które zostały zjedzone do nasady. Robiła to Astat Pilavia. Ryba naturalnie szuka karmów, które są przez nie trawione. Nie zniszczyła tych roślin, rozrzucając je po akwarium, po prostu zjadła. Więc na pewno nasze obserwacje są ważne. W związku z tym, że tak naprawdę mamy sytuację, kiedy nic jest tak do końca na 100%, prawie nic nie jest pewne. Ryby są elastyczne. Sytuacja z dietą jest zmienna. Prowokuje to do jednego zachowania, po co się męczy? Karmi je wszystkie tak samo. W tym momencie jest to błędne, ponieważ nawet jeżeli muchając na zimę przesadzimy, będziemy zbyt delikatnie traktować pewne gatunki, to unikniemy najważniejsze rzeczy. Nie będą nam ryby chorowały i nie będą nam ryby się opuszczały. Na potrzeby jakby praktyczne stworzyłem własny podział ryb, ponieważ tradycyjny podział mówi o rybach, które są wszystkożerne, ryby roślinożerne i ryby mięsne. Jest to zbyt proste i ma wymiar, który blokuje jakby możliwość doprecyzowania. Nie ma trzech identycznych, trzech podzielonych grup, ponieważ wśród roślinożerców już sam autor świetnego artykułu na temat żywienia tych ryb, Arefiew, rosyjski akwarysta, opierając się na źródłach naukowych, zrobił troszeczkę głębszą analizę i wśród roślinożernych ryb wskazał, że są ryby, które spożywają liście, łodygi roślin wyższych, ryby glonożerne, ryby peryfitonożerne, które zjadają glony i mikrofaunę zwierzęcą, która się w nich znajduje. Jest dla mnie dyskusyjne, czy tak naprawdę jest to roślina rzęca, czy wszystko rzęca. No i te, które spożywają tylko i wyłącznie lub w bardzo przeważającej części fitoplankton, czyli plankton roślinny. Wśród mięsożerny wskazał jako rybożerców, pitrylar, innych pyszczaków, błędwiuska, innych ryb, resztki pozostawione przez inne ryby podczas procesu przesiewania, na przykład takim przesiewaczem jest Taenioryt linops, po którym wyjadają te resztki, na przykład placikotronisy. Te, które spożywają zooplankton i te, które spożywają małże ślimaki, jęczaki. Wszystko żerne to te, które spożywają organiczne resztki, mikroorganizmy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, a natomiast drugi rodzaj to te, które spożywają wydzieliny, czyli w tym przypadku odwody innych ryb, również zarówno tych mięsożernych, jak i roślinożernych. Wyodrębnił jeszcze jeden specyficzny rodzaj, a mianowicie detrytusożerne. Detrytus generalnie jest to śmieciowisko jakby martwych mikroorganizmów, resztek pochodzenia zarówno zwierzęcego, jak i roślinnego. No i produktów przemiany materii żyjących w mikrofaunach. Ja sam osobiście wyodrębniłem zupełnie inne grupy i na forum naszym klubowym posługuję się innym podziałem, głównie ze względów praktycznych. Nie ma to waloru naukowego, już nie jestem naukowcem akwarystą. Natomiast jest to przydatne przy tym, jak doradzam bieg. Mianowicie dzielę je na ryby ściśle roślinożerne. Takim przykładem jest spożywające właśnie rośliny wysokie, Protomelas simplis. Ryby spożywające glony nitkowate i okrzępki, ale pozyskujące je w specyficzny sposób, mianowicie wyrywając glony również w treściach żołądkowych zawierają więcej niż kilka procent organizmów zwierzęcych, czyli labeotrofus. Drugą grupą uważam, że są to
perifitonożercy. Perifitonożercy są już o wiele bardziej elastyczni, gdyż tak naprawdę ich technika pozyskiwania karmy wiedzi oznacza, że spożywają poza jakby samymi gronami również bardzo dużą ilość, bardzo dużą, relatywnie dużą ilość karmy zwierzęcej. Tak szczerze mówiąc, nie trzeba przecież tak mocno uważać na to, ażeby znajdowały się w diecie składniki zwierzęce. Następną grupą perifitonożerców uzupełniającą dietę planktonem są jeszcze bardziej elastyczni, gdyż poza tym, co znajdą w perifitonie, spożywają okresowo, w ciągu dnia, w ciągu miesiąca lub w porach roku dużej ilości karmy zwierzęcej. Następne są prawdziwi wszystkożercy, czyli ryby, które tak naprawdę mogą zjadać wszystko. Są najbardziej elastyczne, gdyż można je łączyć swobodnie nawet z rybami rybożernymi, drapieżnikami. Takim przykładem jest Eutrobeus Krengerae, Tilapia carpitera, Pseudotrobeus kraja. Czy swego rodzaju prawdziwy wszystkożerca zjadający wydaminy, czyli odchody, czyli oto mają ten towar. Następne są nietypowe ryby, typu Cyroplapia afra, typu Placidochromisy, które spożywają zarówno karmę pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Sposób pozyskiwania jest inny i nietypowy. Natomiast dominuje, trudno wskazać, co dominuje w diecie. Natomiast generalnie można je określić także jako ryby wszystkożerne. Ryby mięsożerne, czyli ryby, które na pewno spożywają więcej organizmów zwierzęcych. Jednakże sposób pozyskiwania tych organizmów zwierzęcych nie wyklucza spożywania również części zielonej, czyli glonów. Takim przykładem może być Labidochromis cerealis, który tak naprawdę wybierając bezkręgowce z perifitonu, nie spożywa ten perifiton. Drugim przykładem może być Letlinox, który przesiewając, szukając bezkręgowców, przesiewa, pochłaniając znaczną ilość bądź perifitonu, bądź też spożywając duże ilości detritusu, który znajduje się na piasku. No i ryby wyspecjalizowane bardziej i można powiedzieć, że ściśli mięsożercy, a mianowicie takie ryby jak drapieżniki rybożerne, jak takie ryby jak aulonokary, które za pomocą sensorów tak naprawdę pozyskują karmę zupełnie inaczej niż detritusy, ponieważ wyczuwają wzrost pod piaskiem, atakują konkretny obiekt i nie przesiewają wobec powyższego, nie wychwytują tak dużej ilości perifidonu czy też detritusy. Wymiar praktyczny ma to taki, że powołując obsadę musimy obok piękna obok tego, jakie ryby są wielkości, jakie mają zachowania, o czym mówiłem wczoraj. Należy wziąć pod uwagę również dietę. Ryby są naprawdę elastyczne, lecz nie można przesadzić. Jeżeli przesadzimy, po prostu spowodujemy klęskę w akwarium. Nie możemy łączyć ryb o skrajnych upodobaniach żywieniowych, czyli przykładowo Labaotropeusów z Cyanochromisami Fryeri. Nie ma diety kompromisowej, która pozwoliłaby na uzyskanie odpowiedniego żywienia którejkolwiek z tych ryb. Wszystko, co znajduje się po środku, można układać. Natomiast mówię, temat jest bardzo obszerny. Gdybym miał Wam mówić, co, jak podawać, w jaki sposób, to zajęłoby to naprawdę dużo więcej czasu. Dlatego zapraszam na nasze forum, na którym chętnie udzielę informacji. Na pewno pomogę. Będziemy mówić o konkretnej rybie, konkretnej obsadzie.